Witam Was bardzo serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Odpowiem dzisiaj na jedno z pytań, które się pojawiło. Myślę, bardzo ważnych, a zarazem bardzo trudnych, więc mam delikatną tremę, no żeby właśnie nie popełnić błędu, żeby nie powiedzieć czegoś, co może w błąd wprowadzić. Najpierw przeczytam pytanie. Jeszcze nie wiem też, jak nazwę film, natomiast będzie to coś o rozeznawaniu o, na pewno o rozeznawaniu powołania, bo wiele osób na moim kanale, w związku z tym, że byłam w Zakonie, pyta się mnie właśnie o to rozeznawanie. Ja nagrałam już nie jeden filmik w tym temacie, natomiast pytanie było tak bardzo skonkretyzowane, że pomyślałam, że może warto spróbować. To, co mam wam dać, natomiast nie będzie to jakaś yy, pełna wiedza, dlatego że, że zaraz wytłumaczę, że być może pełnej wiedzy w ogóle w tym temacie jakoś nie ma. Yy, więc czytam pytanie: yy, Czy możesz coś powiedzieć o rozmowach formacyjnych? Czy trzeba wszystko mówić i otwierać się głęboko? Czy siostry są w stanie rozeznać, czy dana siostra ma powołanie? Czy widzą znaki, czy Pan odpowiada na ich modlitwy, że wiedzą? Tak, tak więc to spisałam to pytanie tak jak było. No i pierwsze wiadomo, co chcę Wam powiedzieć, to to, że rzeczywiście jest tak, że to rozeznawanie powołania. Idzie i powinno iść po linii kościoła. To znaczy, że Pan Bóg chce działać przez słabych ludzi w kościele, że wszyscy jesteśmy jakoś ułomni i może dojść do błędu w rozeznawaniu powołania. Może dojść do błędu. To nie jest tak, że jest jakaś nieomylność tutaj. Natomiast to, to druga, ta druga część pytania rzuca ogromne światło, bo tutaj jest, czy yy, trzeba wszystko mówić i otwierać się głęboko. Ja myślę, że tutaj jest w ogóle klucz do tego. Bo ja bym powiedziała, że warto. Warto się otworzyć jak najbardziej można w zaufaniu. Ale najpierw trzeba się zapytać o to zaufanie do tych, do tych przełożonych, do tej mistrzyni Nowicjatu, bo czasami. Ta słabość człowieka może być jakaś błyszcząca, że człowiek nie ma po prostu zaufania tak? I, i, i z jakiegoś powodu. Ale to należy też może powiedzieć, bo ja często słyszę, że jakieś siostry tak nawołują mnie, że, tak, yy, że to one wołają: nie? wstąp do nas, czy ty masz to powołanie, czy wstąp do nas. Ja myślę, że ta mądrość kościoła, który daje sześć, nawet do ośmiu lat rozeznawania powołania, a nawet dłużej jest właśnie wielką mądrością, bo to powołanie objawia się w czasie i Pan Bóg chce przemawiać przez, przez właśnie przełożonych, ale żeby mógł to zrobić, to potrzebna jest ta olbrzymia otwartość. I powiem tutaj, dam takie trzy zupełnie przeciwstawne świadectwa różnych sióstr, z różnych zgromadzeń, bezimiennych oczywiście, tylko wiem, że takie osoby istnieją, gdzie jedna osoba właśnie nie wiedziała, jak rozeznać powołanie, nie wiedziała, czy ma. I to była osoba, która nawróciła się w odnowie, nie w odnowie, w, w, na drodze na okatu humanalnej. I właśnie było takie wołanie na jednym ze spotkań z Kiko. Wiecie, że tam są takie powołaniówki, nie? że wstań i biegnij, jeżeli czujesz, że Pan Bóg cię powołuje. I to, co mówił Kiko, nie było po polsku, ale ona właśnie tak stała z słuchawkami i, i próbowała usłyszeć jakieś słowo, czy Pan Bóg coś do niej powie, czy nie. Czy ona ma to powołanie, czy nie. A sercu jej się paliło to, że tak. I nagle usłyszała takie zdanie właśnie od Kiko, że ja wiem, że ty jeszcze nie wiesz, że ty nie masz pewności, ale jak czujesz, że masz to pragnienie, że chcesz, to wstanie i biegnij, a Kościół to rozezna. Więc jak ona to usłyszała, no to zrzuciła te słuchawki, zrzuciła zrzu ten, ten translator i po prostu pobiegła, tak? I, I pobiegła i rzeczywiście Kościół to rozeznał. Bo tym... Się kościół charakteryzuje i tym jest nam ku pomocy, że ma to rozoznawanie duchów, że ma te narzędzia potrzebne do właściwego rozpoznania i kościół ma te narzędzia. I teraz ważna rzecz, że mm, im bardziej człowiek się otworzy w, tym, w tej relacji z Mistrzynią Nowicjatu czy z Przełożonymi, tym więcej światła zostanie. Mu dane i tej wspólnocie, bo nikt nie ma, ja nie wierzę w to, że ktoś ma złe intencje. Nie wiem, że o wspólnota umiera, więc potrzebujemy powołań za wszelką cenę, bo tak chyba nie jest. Ja, my, ja, ja myślę, że, że ta dobra intencja, że my chcemy rozeznać Twoje powołanie dla Twojego szczęścia, dla właściwej Twojej drogi, no nie będzie e, funkcjonować, jeżeli. Nie będzie pełnego światła, co w tej danej osobie jest. Natomiast na pewno jest tak, że wiele osób ma takie jakieś, może nieczyste intencje. Również moja intencja powołania była oczyszczana na, na tej drodze. Może podłączę filmik w tym temacie. I tego też nie należy się wstydzić, bo, bo to właśnie daje i rzuca to pełne światło, że. Co w Twoim sercu najgłębiej jest, jaka tam intencja najgłębiej stoi w tym sercu, i żeby to, się do tego dokopać, potrzebne są te rozmowy, potrzebne są te doświadczenia, że na bazie tego, co się dzieje każdego dnia, każdego tygodnia, potem z mistrzynią nowicjatu to się omawia. Y i następuje ten, ten rzut jakiegoś światła na tą osobę, na jej pragnienia, na to, czy Pan Bóg ją rzeczywiście tam prowadzi. I ja myślę, że nigdy Pan Bóg nie działa tak wprost, tak, że rzuca takie objawienie. Ta osoba ma to, to objawienie, i już tu należy się tego trzymać, absolutnie. Ja myślę, że im mniej objawień. A tym więcej jakiejś rzeczywistości, nawet jakiegoś trudu w zakonie, czy jakiegoś takiego po prostu życia we wspólnocie, tym więcej prawdziwego światła, bo Bóg jest rzeczywistością, a nie wyobraźnią. I tutaj również w tym rozoznawaniu powołania często może się ukrywać jakiś zły duch, jakiś demon, który, który może dawać jakąś nieczystą intencję komuś, więc tutaj drugie takie światło yy, yy, z jakiejś historii ludzkiego życia, że yy, jest prawdziwa historia osoby, która, której śluby uznano za nieważne, dlatego że ukrywała prawdziwą intencję powołania, a najgłębszą jej intencją było to, że ona ma to pragnienie założenia nowej wspólnoty i że właśnie miała jakieś objawienia co do tego prywatne, że ona ma założyć jakąś nową wspólnotę. No ale żeby to można było założyć, to najpierw trzeba było wstąpić do jakiegokolwiek zgromadzenia, no i dlatego w ogóle poszła do zakonu. No i okazuje się, że to nie była ostatecznie właściwa intencja, dlatego jej śluby w ogóle zostały anulowane. No, ale to jest smutna historia i niepotrzebna, tak? Więc gdyby ona to powiedziała przełożonym, że ona tak najgłębiej w sercu, to ona tutaj przyszła do tej wspólnoty, bo potem chce założyć swoją własną, a historia właśnie była taka, że nie było to wcale od Pana Boga i że ta tej wspólnoty nigdy nie założyła i w pewnym momencie po prostu była rozczarowana, smutna i to wyszło dopiero wtedy. Inną, inną historią jest również, a to akurat dotyczy wielu osób, że gdzieś ukrywają to pragnienie, te pragnienia seksualne, to, to zmaganie się z grzechem nieczystości, a to wcześniej czy później też wyjdzie na jaw, nie? zwłaszcza w jakichś takich kryzysowych momentach może w wieku. I wtedy takie osoby proszą na przykład też o zwolnienie ze ślubów czy coś, bo widzą, że nie są w stanie wytrwać, ale nie mówiły na przykład, bo się wstydziły tego, nie? że to na spowiedzi to jeszcze powie, ale w mistrzyni nowicjatu to nie. A to by rzuciło ogromne światło, czy ta osoba jest w stanie też wytrwać w ślubach, nie? No bo to jest ślub, to jest coś ponad, ponad miarę, ponad ludzką moc tylko. Nie? I... I dlatego dla własnego dobra warto powiedzieć jak najwięcej. I, I wtedy to światło jest wtedy najjaśniejsze. I trzeba wiedzieć, że to rozeznawanie powołania przez osoby do tego powołane, jest wielkim zadaniem, wielką odpowiedzialnością, bo, bo śluby. To zależy też od zakonu. Ale ja byłam akurat w Karmelu, składa się na ręce przełożone i ona je przyjmuje. I ona jest za nie odpowiedzialna w pewnym sensie. Nawet nie w całości odpowiedzialna, dlatego, dlatego no nie jest na jej rękę, żebyś ty te śluby składała, jeżeli ty nie masz powołania, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli coś nam zostało w niejasności. I dlatego. Ja uważam, że warto jest jak najgłębiej dzielić się z przełożoną czy z Mistrzynią Nowicjatu swoimi problemami, swoimi trudnościami i też tą prawną, tą intencją tego, tego serca, co tam najgłębiej jest, i dokopać się wspólnie do tego. I Kościół daje na to od sześciu, właśnie jak mówię, aż do ośmiu, nawet więcej lat. I często to jest aż tak potrzebne, te lata są do tego więc widzicie no to nie jest nic prostego a na, na pewno pan bóg nie działa przez objawienia pan bóg daje różne znaki ale one muszą być korelne jakby być połączone z tą najpierw z tą rzeczywistością tak tym że, że najpierw w tej rzeczywistości się odnajdziemy że mamy najpierw światło w rzeczywistości i pewnie Wtedy Pan Bóg jakoś to potwierdza znakami, nie? Bo Pan Bóg zawsze to potwierdza. Jest jakaś pieczęć też, nie? Jak jest rozeznawanie na drodze tych ignacjańskich ćwiczeń, to tam na końcu też jest ten stempel pieczęć Pana Boga, że On daje tego Ducha Świętego na końcu, to pocieszenie, że tak, że to to. I ta radość w Duchu Świętym na końcu jest najważniejsza. No, więc tak krótko się dzielę, nieudolnie, nie mam pełnego światła. Na pewno wiem, że Pan Bóg yy, będzie działał w Twoim życiu, nawet jeżeli przełożeni się pomylą, bo lepiej jest, jest taka zasada w kościele lepiej jest kogoś nie przyjąć z powołaniem, niż przyjąć kogoś bez powołania, bo każdy ma jakieś powołanie do życia. Do małżeństwa czy po prostu do życia w świecie. Każdy ma powołanie i tam zawsze można re realizować się w sposób chrześcijański. Natomiast bardzo niebezpieczne jest, kiedy się przyjmuje do zakonu kogoś bez powołania. Dlatego lepiej jest, kiedy człowiek będzie realizował podstawowo jakoś życie na takim podstawowym poziomie, bycia matką czy po prostu człowiekiem w jakiejś wspólnocie, yy, niż, niż w zakonie, gdzie nie będzie szczęśliwy. Nic mi więcej nie przychodzi. Aha, wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć, że yy, chciałam tylko dodać, że kiedy ukrywamy coś przed przełożoną, że na przykład a, mamy taką myśl, że to powiedzieć, ale tego nie powiedzieliśmy, to często jest to właśnie znak działania złego ducha, bo jedną z taktyk złego ducha jest taka, taki sposób ukrywania się pod postacią. Yy, jakby to się tak nazywa, taka taktyka ukrytego kochanka, nie? że ty tego nie mów, nie? a po co to masz mówić? Nie? Że tak jak kochanek przychodzi w nocy do dziewczyny, ale mówi: ty nie mów swoim rodzicom, ty nie mów żadnym krewnym, że ja tutaj przychodzę, po co to mówić im? Nie? My się kochamy, wszystko jest dobrze. Więc, więc to my się kochamy i wszystko jest ok, ale ty nic z przełożonym o tym nie mów. Nie, że tobie się wydaje, że, że rodzisz dobre owoce, że wszystko jest ok, że tego nie trzeba mówić, i masz to natchnienie, że o może warto powiedzieć, ale nie mówię, to może być właśnie światło, że lepiej powiedzieć. Bo jak demon cię zaprowadzi w jakieś miejsce, to już stamtąd wyjścia może nie będzie. Jeżeli już będziesz tak skołowana, że ani tam, ani tam, że jak demon, właśnie coś się jak on tym ogonem zakręci, to już nie będzie wyjścia i nie będziesz mogła się wydostać z tej sytuacji, którą on tobie zgotował. Więc jak najszybciej trzeba mówić o tych, o tych światłach, nawet drobnych, o, o jakiejś niepewności, nawet jeżeli ciebie to jakoś upokarza. Bo czego się boimy? No tego uśmieszczenia, że ktoś będzie wiedział o naszych słabościach. A właśnie demon... Tutaj uderza w Twoją słabość, i On zawsze działa na bazie Twoich słabości. On szuka tych słabych Twoich punktów, miejsc, i On je zna. I uważaj, bo On ma dostęp do Twojego rozumu. To jest z rekolekcji ignacjańskich. Diabeł ma dostęp do Twojego rozumu, do Twoich emocji, do Twoich uczuć, do Twojego ciała. Nie ma dostępu jedynie do Twojej woli, do Twojej wolnej woli. I to jest jedyne miejsce, które zachowane jest dla, dla Boga. To jest najważniejsze miejsce Twojej duszy, ta wolna wola. I uważaj na wszystkie podstępne myśli, które mogą nie pochodzić od Niego. I ucz się rozeznawania też, powołania i rozeznawania duchu w swoim życiu. No, tak mi się mówi, nie wiem, czy dobrze. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Oczywiście na koniec polecam moją książkę, może w tym czasie przedświątecznym, na prezent. Link do kupna w opisie do tego filmu. Książka jest o kobiecie królowej. Ma bardzo dużo chrześcijańskich takich myśli na temat tego, czym królowanie jest, o tej chwale, do której idziemy, ale często właśnie przez jakieś upokorzenie, przez cierpienie. Przez próby, przez noce ciemne, przez doświadczenia, kiedy wszystko się pali i wydaje się, że droga już jest skończona. A na końcu okazuje się, że jest jednak wyjście, że Pan Bóg czuwa nad nami. Książka dla kobiet przede wszystkim, ale też oczywiście dla mężczyzn. Jeżeli chcieliby podarować kobiecie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa.